Cześć, nazywam się Tomasz Grabowski. Możecie mówić mi po prostu Tomek. A to jest Edyta. Edyta jest... Edyta jest cudowna. Stwierdzam to z całą pewnością. Ale nie zawsze tak było. Nie zawsze miałem wszystko, co mi potrzebne do szczęścia. Może opowiem wam, jak ją poznałem. Mam nadzieję, że nie zawiedzie pan ojczyzny. To dla mnie zaszczyt, panie ministrze. Od razu biorę się do pracy. W zasadzie tak to wygląda. A słyszałeś, że Tomek ma nową pracę? Jest doradcą jakiegoś ministra, czy jakoś tak? Wow, to jakaś szyka się z niego robi. A w szkole był taki niepozorny. Nic, tylko pozazdrościć. Dobra, chodźmy. Masz, ty z kimś pierdolić. No to mieliśmy to wysłać, cały czas cię prosiłem. Polecimy, ludzie! Ja tylko skoczę na 5 minut po fajki, zaraz wracam. Dobra. To nada. Czemu mnie to nie dziwi? Co masz na myśli? Dostał akurat pracę wtedy, kiedy Mariusz dostał awans? Proszę. Nie w to proszę nie mieszać. Chociaż chyba wiem, o co ci chodzi. Jeśli powiesz komuś, że na niebie są 3 587 987 565 gwiazd, uwierzy ci na słowo. Dlaczego? Bo brzmi to tak przekonywująco, że nie będzie się zastanawiał nad tym, czy to prawda, czy nie. Matematyka jest fascynująca. Ostatnio odkryłem fraktale. To zdumiewające, że z kilku cyfr potrafią powstać tak piękne wzory. To była porażka. I tak nic z tego by nie wyszło. Była dla mnie... za bardzo. Ej, kurwa, co to ma być? No stary, jak tam? Może ci by dodzwonić nie można, bo już nie odpadnę. Mogę wejść? Nie mogę, teraz mam gościa. Jo? No! O, dobra, stary, nie przekazam. Widzimy się później, tak? Pogadamy później, zadzwoni. Dobra, trzymaj się, obierze. To jest moje ulubione miejsce. Lubię sobie tu przychodzić. Mogę w spokoju pomyśleć. Mam głowę pełną planów. Od jutra biorę się do roboty. Samo się nie zrobi, co nie? Poza tym lubię sobie popatrzeć na ludzi, jak się śpieszą albo nie śpieszą. Cześć. Cześć, zdaje się, że już to zrobiłaś. Czy ty zawsze jesteś taki uprzejmy dla kobiet? Przychodzę się tu wyciszyć, trochę mi przeszkadzasz. Przed lub po czym chcesz się wyciszyć? Przed podbijaniem świata. No, ambitnie. Lubię takich facetów. A co konkretnie robisz? Nie sądzę, żeby... No nie wstydź się, powiedz.
Właściwie to otwieram firmę. No i super, chociaż spodziewam się czegoś bardziej spektakularnego. Chciałbym być bardziej spektakularny i przystojny i utalentowany. Ale? Ale jestem na to za biedny. Chodzi o pieniądze? Jak zawsze. Niestety w takim kraju żyjemy i nie wiem, co z tym zrobić. Wyglądasz mi na łebskiego gościa. Polubiłam cię. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, milion pięćset, sto dziewięćset. Dziś już wydaje się mniej zaskoczony. Też cię polubiłem. Naprawdę? Super, bo mam dla ciebie niespodziankę. Skąd to masz? Dlaczego chcesz mi to dać? Wczoraj powiedziałeś, że brakuje ci tego do działania. Pomyślałam, że fajny z ciebie facet, nie? To się podzielę. Zwariowałaś? Okradłaś bank, czy jak? No mam trochę, a mi w gruncie rzeczy niepotrzebne. Zrób z tego pożytek. Nie potrzebuję twojego hajsu ani pomocy. Nie znamy się. Zostaw mnie w spokoju, okej? Tomek! Bo nie zamknąłem. Nie skończyłam jeszcze z tobą. Co ty tu robisz? Skąd wiesz, gdzie mieszkam? Dlaczego nie chcesz pomocy? Bo nie potrzebuję. Masz 2 minuty na opuszczenie tego mieszkania. Potem dzwonię po policję i się skończy. Coś mówiłeś? Mówiłem, że masz 2 minuty. Dawki. Powiedz mi, czemu nie weźmiesz się w garść? Nie rozumiem. No chyba doskonale rozumiesz. Rozejrzyj się dookoła. No co? Kawalerka jak każda inna. Widziałam obory w lepszym stanie. Ale zdarzają się tu perełki, widzę. Jak ci się tu nie podoba, to tam są drzwi. To nie tak. Po prostu polubiłam cię i chciałabym wiedzieć, jak ci pomóc. Jezu! Jesteś jakąś pracownicą MOPS-u? To by wiele tłumaczyło. Lubię twoje poczucie humoru. Nie rozumiem, przecież w ogóle mnie nie znasz. To daj się poznać. Thank you.
każdy kłamie. W młodości często dajemy się ponieść wyobraźni. Gorzej, jeśli kłamstwo zapanuje nad naszym życiem. Tkanie misternej intrygi staje się twoją codziennością. Tworzysz nowe kłamstwo, żeby uwiarygodnić poprzednie, a potem kolejne i kolejne. Spirala się nakręca, aż zaczynasz się gubić w tym, co jest prawdą, a co nie. Musisz być przygotowany na każdą ewentualność, mieć opracowany każdy detal, szczegół historii, panować nad wzrokiem, uregulować puls i oddech, opanować drżenie i pocenie rąk, przyjąć odpowiednią postawę ciała. A potem i tak rzeczywistość zaskakuje cię w najmniej oczekiwanym momencie. Czemu ja jej jeszcze nie poznałem? Poznasz ją, poznasz. To może teraz? Mogę wpaść? Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Nie ma mnie w domu. Czyżby? Chociaż chyba wiem, o co ci chodzi. On jest mitomanem. Kim? No, patologicznym kłamcą. Ale czemu miałby to robić? Nie wiem, może nam zazdrości. Za każdym razem, kiedy dzieje się u nas coś ważnego, tak? Ślub, dziecko, nowa praca, zawsze poznaje kogoś i nagle znika. No właśnie, pamiętacie Robsona? Transseksualista, z którym chodził po opuszczonych szpitalach psychiatrycznych? Dokładnie. Dziwne, co nie? Ktoś z was go poznał osobiście? Nie wiem, no był w czasie rozmowy telefonicznej, cokolwiek? Nie, znamy się całe życie. Wiesz, coś tam zawsze podejrzewałem. Tomek potrafi się czasem dziwnie zachować. Ale myślałem, że to dlatego, że jest skryty po prostu. A ja myślałem, że jak pół roku temu zmarł jego przyjaciel z Gdańska, to trzeba mu kurwa współczuć. Nie no. A to wszystko była jedna wielka gierka. Nie no, nie wiemy tego, co jest prawdą, a co nie. Kim my w ogóle dla niego jesteśmy? Ciekawe, co mówi on nas innym ludziom. Przede wszystkim musimy to sprawdzić. Na razie to tylko nasze podejrzenia. Tomek, mówię ci serio. Idź może do jakiegoś psychiatry. A ty do okulisty. Martwię się o ciebie. A ja kurwa o ciebie raz w życiu mógłbyś być poważny. Jestem stary, jestem i poważnie się o ciebie martwię. Słuchajcie, on całkiem zwariował. On chyba naprawdę wierzy w te bajki. Czytałem o tym. Znaczy na początku można to podobno kontrolować. Znaczy no musi kłamać. Ale ma tego świadomość. No a potem można się tym całkowicie zatracić. Ja mam wrażenie, że on się stał jakimś schizofrenikiem. Ale to co, pójdziemy do niego, a on się wyprze? Mamy żyć dalej, uśmiechać się za każdym razem, gdy pociska nam kolejny kij do pracy dla ministra czy seksie z mis? Nie kurwa, ja tak nie dam rady! To się zaczęło dawno temu. Bardzo ich lubię, są dla mnie wszystkim. Mamy taką fajną paczkę przyjaciół. Ale im się udało, oni mają życie, a ja? A ty? Ja jestem nikim. Bałem się, że stracimy tematy do rozmów, że uznają mnie za luzera. A teraz jak jest? Ciężko mi było, ale przyjąłem do wiadomości, że ona nie istnieje. Że ją sobie wymyśliłem. Tylko tym razem poszedłem o krok dalej i oszukałem samego siebie. Czy ona jest tu z nami? Panku, wiem, co muszę zrobić. Kochanie... Tak? Ja... Co się stało? Musimy się rozstać. Nie wiem, czy potrafię. Oni są twoimi przyjaciółmi. Zasługują na szczerość! Ale jak to? Przecież... Jest nam tak dobrze. Nie ma nas. Nigdy nie było. Dasz sobie radę sam. Już nie jestem ci potrzebna. Wam jestem wyjaśnienia. Twarz potrzebuje 17 mięśni, aby wyrazić uśmiech. I 43, aby wyrazić smutek. Ciekawe, ile trzeba, aby wyrazić kłamstwo.
to naprawdę ty? Tak, zaraz, Edyta? No, to ja. Po co mówię, się nie widzieliśmy? Co tam dorabiasz? Chcesz znać prawdę czy wersję atrakcyjną? Teraz mam wszystko, co mi potrzebne do szczęścia. Prawdziwe życie. Chociaż czasem daje się ponieść wyobraźni, to wiem, że ona jest prawdziwa. Ha 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 ha!